Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kolejnym podcaście. Jest to odcinek specjalny, bonusowy, a taka struktura pojawiać się będzie kilka razy w roku. Jest mi mega miło, że udało mi się zaprosić do dzisiejszej audycji właśnie takich specjalistów, których historie oraz poczynania śledzę w social media. Zapraszam! Wyobraź sobie, że wygrywasz na loterii główną nagrodę. Jest to catering dietetyczny. Osobiście nic do cateringów nie mam. Jeśli komuś ma to ułatwić dostarczanie kalorii w ciągu dnia, to jak najbardziej. Wyobraź sobie jednak, że dieta, którą otrzymujesz na 2 miesiące, jest dopasowana w sposób idealny. Dosłownie wszystkie produkty akceptujesz, lubisz, jedyne co musisz robić to trzymać się planu i codziennie rano odbierać paczki z jedzeniem i wydrukowaną rozpiską na cały tydzień. Proste, prawda? Jest tylko jedno ale. Nic oprócz wspomnianych chwilowych zmian nie zmienia się, a to oznacza, że jesteś tą samą osobą, z tymi samymi problemami, z codziennymi obowiązkami, z dawką przeróżnych emocji oraz gamą nawyków, których notabene nie jesteśmy często świadomi. Dodatkowo, bardzo prawdopodobne, że mimo idealnego planu działania nagle pojawia się w weekend impreza okolicznościowa, na której będzie mnóstwo Twoich ulubionych ciast, na których będzie alkohol. Twój partner, Twoja partnerka wolą jeść tzw. domowy posiłek, a Twoje dzieci są bardzo wybredne. W pracy denerwuje Cię szef, a więc wracasz do domu i reagujesz na stres jedząc. Możesz w pewnym momencie poczuć również, że jesteś osobą wolną i masz po prostu prawo do wyboru. Po dłuższym czasie możesz dojść do wniosku, że nie masz w zasadzie większych osobistych powodów, żeby schudnąć. Możesz w domu napotykać również wieczne przeszkody w postaci chipsów oraz słodyczy. Początki nowej diety są obiecujące, ale po pewnym czasie u większości z nas pojawiają się schody. Dlaczego tak jest? Wynika to z faktu, że nasze życie jest nieprzewidywalne. To w pewnym sensie sinusoida emocji. O ile dieta jest częścią naszego życia, o tyle nasze życie bywa bardzo zmienne. Posłuchajmy, co na ten temat sądzi dietetyk, psychodietetyk oraz psycholog Magdalena Hajkiewicz. Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz z bloga wiemcojem.pl. Na początku serdeczne podziękowania dla Bartka za zaproszenie do tego projektu, który uważam będzie bardzo przydatny i fajnie, że wielu psychodietetyków może się spotkać w jednym miejscu, żeby opowiedzieć o ważnych problemach. Jeżeli chodzi o restrykcyjne podejście do diety i dlaczego uważam, że restrykcyjne podejście do diety nie działa, to przede wszystkim dlatego, że dieta to jest tak naprawdę coś, co my jemy w ciągu dnia. W sensie chodzi mi o to, że my gdzieś tam w takiej obiegowej opinii mylimy dietę z dietą odchudzającą, bo dieta odchudzająca to jest rzeczywiście jakiś rodzaj żywienia w określonych ilościach, w określonym zakresie, o określonych porach itd., który ma prowadzić do obniżenia masy ciała. Natomiast dieta sama w sobie to jest tak naprawdę wszystko to, co w ciągu dnia jemy. Każdy z nas jest na jakiejś diecie, bo każdy z nas coś je. I teraz, jeżeli chodzi o restrykcje, to one tak naprawdę nie uczą nas żadnych trwałych zmian w tej naszej diecie, czyli w naszym normalnym sposobie żywienia. To znaczy, żeby schudnąć, to tak naprawdę rzeczywiście można sobie przejść na restrykcyjną dietę na miesiąc, dwa, znaczy można. No, nikt nikomu nie zakaże tego zrobić. Natomiast problem jest taki, że jak się jest na takiej restrykcyjnej diecie, to kiedyś się jest po restrykcyjnej diecie. No i może się okazać, że jeżeli w trakcie restrykcyjnej diety nie zbudowaliśmy żadnych nawyków dotyczących tego gospodarowania czasu na gotowanie zdrowych posiłków, dotyczących radzenia sobie z głodem, dotyczących radzenia sobie ze stresem i w ogóle takiego zdrowego podejścia do żywienia, to może się okazać, że po przejściu restrykcji będziemy tak głodni, tak sfrustrowani i tak zmęczeni tym, że sobie musieliśmy wszystkiego odmawiać, że powrócimy do starych nawyków żywieniowych, które jeżeli czuliśmy potrzebę przechodzenia na restrykcyjną dietę, prawdopodobnie doprowadziły nas do wyglądu bądź masy ciała, która nas nie satysfakcjonowała. I teraz ciężko oczekiwać innych rezultatów, jeżeli się będzie robiło to samo, czyli jeżeli się wróci do starych nawyków żywieniowych. Żeby odchudzanie było skuteczne długoterminowo, to musimy do niego podejść tak jak na przykład do nauki gry na pianinie albo do nauki języka. Każdy z nas byłby w stanie, myślę, gdyby bardzo chciał, tak przetasować swoje życie i tak zmienić swoje priorytety, gdybyśmy się na przykład bardzo szybko chcieli nauczyć grać jakiejś jednej piosenki na pianinie, no to powiedzmy, że bierzemy sobie urlop i codziennie przez 8 godzin gramy na pianinie. I myślę, że przez tydzień, 2 tygodnie bylibyśmy się w stanie nauczyć tam 1 czy 2 piosenek grać naprawdę dobrze. Natomiast co by się wydarzyło potem? Potem byłoby to, że musielibyśmy wrócić do normalnego życia, czyli nie moglibyśmy już trenować aż tyle. Bolałyby nas na pewno palce, bylibyśmy zmęczeni i znudzeni tym, że dzień w dzień robiliśmy bardzo dużo jakiejś czynności, która była dla nas nowa, która wymagała od nas włożenia energii. I teraz jeżeli my po zakończeniu tego maratonu gry na pianinie nie zmodyfikujemy swojego planu tygodnia tak, żeby znalazły się tam, nie wiem, 2, 3, 4 godziny tygodniowo na to, żeby utrwalać tą umiejętność, to ta umiejętność po prostu nam zaniknie. I podobnie jest właśnie z dietą. Jeżeli my wychodzimy z takiego założenia, że chcemy szybko schudnąć, więc przechodzimy na miesiąc na dietę, ale nie zakładamy równocześnie, że po jej zakończeniu będziemy chcieli wprowadzić jakieś trwałe modyfikacje na długo, no to ta umiejętność, tak, czy te efekty nam po prostu zanikną. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego tak jest, że takim typowym pierwszym skojarzeniem, jeżeli ktoś nam mówi, że chce schudnąć, to jest przejście na dietę. Dla mnie to jest w ogóle ostatnia rzecz, o której chciałabym, żeby ludzie myśleli. Oczywiście chodzi mi o dietę w takim rozumieniu, że coś wykluczamy, coś wyrzucamy, coś modyfikujemy, jemy tylko, nie wiem, jakieś tam określone warzywa, nie jemy nabiału, glutenu i tak dalej, bo to się nijak ma do tego, jakie my mamy zasoby, jakie my mamy możliwości, nijak ma się do naszych jakichś smakowych wyborów, w sensie naszych ulubionych produktów, bo próbuje się wtłoczyć w ten sposób wszystkich ludzi w jakąś jedną dietę, na przykład kopenhaską czy dietę dr Dąbrowskiej, nie bacząc na to, że każdy z nas ma inny styl życia, inną ilość obowiązków, inną ilość zasobów psychoenergetycznych, dzięki którym może te obowiązki wykonywać, a każdy nowy obowiązek czy restrykcja, no to jest coś, co wymaga od nas włożenia dodatkowych zasobów, których często po prostu nie mamy, dlatego też po prostu któregoś dnia się łamiemy, zaczynamy jeść, a jak już zaczęliśmy jeść, to ten maraton się nie kończy. Dlatego też ja przede wszystkim nie polecam restrykcji, dlatego że one są krótkoterminowe. A jeżeli my chcemy długoterminowo utrzymać masę ciała, schudnąć i utrzymać masę ciała, to potrzebujemy długoterminowych strategii nauki tejże umiejętności, no, którą to strategią nie są restrykcyjne diety. To tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Diety mogą być naprawdę nudne i przytłaczające. Warto wspomnieć, że taka rozpiska dietetyczna, która nazywana jest przez nas dietą, faktycznie zadziała, jeśli tylko będziemy wprowadzać mniej kalorii niż nasze zapotrzebowanie kaloryczne wynosi. Ograniczanie danej grupy produktów na poczet odchudzania bywa bardzo iluzoryczne. Jeśli rezygnujemy z produktów, które lubimy, to czy po zrzuceniu zbędnych kilogramów uda nam się do nich wrócić, czy będziemy się bali efektu jojo? Dodatkowo, kiedy rozpoczynamy odchudzanie, czujemy, że tym razem nam się uda. No bo przecież głód to sprzymierzeniec odchudzania, prawda? Posłuchajmy zatem, co na temat restrykcyjnych diet sądzi dr Anna Januszewicz, prezes Towarzystwa Psychodietetyki, psycholog, specjalista psychodietetyki oraz trener warsztatu psychologicznego. Z odchudzaniem i stosowaniem różnych diet często wiąże się taki paradoks, że po te najbardziej radykalne metody w wielu przypadkach sięgają osoby, które są najbardziej zmotywowane do tego, żeby schudnąć. Czyli im bardziej komuś zależy na tym, żeby w końcu uporać się z nadwagą, im bardziej ktoś ma dosyć swoich kilogramów, tym może mieć większą tendencję do tego, żeby wybierać metody, które kojarzą mu się z osiągnięciem szybkich efektów. Można to porównać do tego, że tonący brzytwy się chwyta, ale oczywiście tonący w takim bardzo subiektywnym znaczeniu, bo to właśnie ludzie odchudzający w takich sytuacjach najczęściej sami na sobie wywierają największą presję i tak dosyć katastroficznie postrzegają całą sytuację. Uważają, że od tego, czy schudną, zależy ich cała wartość i ich całe życie. A to sprawia, że sięgają po metody, w których nie liczy się ich komfort, w których nie liczy się to, jak one się czują, liczy się efekt. W takich radykalnych dietach trudno jest wytrwać, nawet jeśli jakiś efekt będzie, to nie udaje się go utrzymać. I w konsekwencji takie osoby, które mają tendencję do stosowania restrykcyjnych diet, Odchudzają się najmniej efektywnie. To są najczęściej osoby, które mówią, że odchudzają się całe życie. Często zjawiają się w moim gabinecie i szukają pomocy. Uważają, że powinny bardziej się postarać, powinny bardziej chcieć, obwiniają się za tę sytuację i mnie jako psychologa proszą o to, żeby pomóc im się lepiej zmotywować, lepiej kontrolować. Ja natomiast staram się pokazać im, że jeśli nie sięgną po coś, co będzie dla nich takie akceptowalne, takie możliwe do codziennego utrzymania, to ich odchudzanie zawsze będzie jakąś kuracją, która trwa przez jakiś czas, dopóki starczy im sił i motywacji, a nie stylem życia, który pozwoli najpierw schudnąć, a potem utrzymać efekty. Kiedy proponuję takie mniej skrajne metody, które oczywiście wiążą się też z tym, że te efekty nie pojawią się tak szybko, oczywiście napotykam opór. Taka osoba, która bardzo cierpi w związku z nadmiernymi kilogramami, tłumaczy mi, że ona musi szybko pozbyć się nadwagi, bo ona już nie może, bo jej źle, bo jej trudno i im bardziej cierpi, tym bardziej chce problem rozwiązać szybko, a to jest błędne koło, bo uciekanie się do tych diet oczywiście tego problemu nie rozwiązuje, a często go pogłębia. No i dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że organizm zwyczajnie broni się przed restrykcyjnymi dietami i tutaj mamy do czynienia zarówno z takimi zjawiskami fizjologicznymi, jak i psychologicznymi. Jeśli chodzi o te fizjologiczne, to po prostu pod wpływem stosowania radykalnych diet, właściwie w ogóle pod wpływem odchudzania, ale im bardziej dieta jest radykalna, tym łatwiej o te efekty, rozwija się często wzmożony apetyt. Sporo badań pokazuje, że właśnie dochodzi do takich zmian hormonalnych, mówimy tutaj o wzroście poziomu greliny, spadku poziomu leptyny, które prowadzą do tego, że ludzie odczuwają coraz dotkliwiej wzmożony apetyt wtedy, kiedy się odchudzają. Im bardziej radykalna dieta, tym takie efekty bardziej prawdopodobne. Czyli organizm jakby motywuje nas do tego, żeby jeść więcej, a z drugiej strony wiadomo, że następuje adaptacja do niedożywienia, czyli jeśli jesteśmy przez dłuższy czas w deficycie energetycznym, to organizm stara się oszczędzać energię i spalać jej mniej. Czyli można powiedzieć, że spalanie się zmniejsza, a zwiększa się łaknienie i to są takie fizjologiczne reakcje w odpowiedzi na restrykcyjne diety. Jeśli chodzi natomiast o reakcje psychologiczne, to tutaj też się pojawia szereg trudności. Po pierwsze, u osób odchudzających się obserwujemy spadek nastroju. Chociaż niektórzy pewnie mi powiedzą, zaraz, kiedy ja się odchudzam, to raczej mój nastrój się poprawia, mam wtedy więcej energii, z odchudzaniem wiąże się pewna nadzieja i to dostarcza mi dużo pozytywnych emocji, to jednak badania pokazują, że taki długotrwały deficyt energetyczny prowadzi jednak do obniżonego nastroju, co wynika z tego, że po pierwsze odczuwamy głód, tak jak już powiedziałam, a po drugie dieta wymaga różnych wyrzeczeń. Ludzie odchudzający się nie mogą jeść tego, co chcą jeść, nie mogą jeść tego, co jedzą inni, czy nie mogą jeść tyle, ile chcieliby jeść. I to często wywołuje tak zwane poczucie straty, pojawia się smutek, obniżony nastrój, w pewnym momencie takie uczucie przykrości, że ja ciągle muszę się odchudzać, muszę sobie czegoś odmawiać i jednak ostatecznie dieta wiąże się z tym, że nie czujemy się psychicznie najlepiej, a sposobem na to, żeby sobie poprawić ten nastrój jest oczywiście jedzenie. Jeśli zabraknie siły woli, jeśli pojawi się jakiś deficyt motywacyjny, to pokusa sięgnięcia po coś, co poprawi ten nastrój, jest oczywiście bardzo duża. Kolejna kwestia to wzmożona koncentracja na jedzeniu w wyniku stosowania diet odchudzających. Jeśli chcemy kontrolować swoją dietę albo jakiekolwiek inne zachowanie, musimy się na nim koncentrować. No, tak przebiega proces kontroli poznawczej. I to prowadzi do wzmożonego myślenia o tym zachowaniu, czyli osoba będąca na diecie, osoba odmawiająca sobie jakichś produktów po prostu więcej o tych produktach myśli. To są takie paradoksalne efekty związane z kontrolą mentalną, czyli polegające na myśleniu o tym, czego chcemy unikać, myśleniu o tym, co chcemy kontrolować. I jeśli dotyczy to jedzenia, to faktycznie może mocno utrudniać życie ludziom odchudzającym się. Takie osoby często skarżą się na to, że od kiedy zaczęły się odchudzać, ciągle myślą o jedzeniu, nie są w stanie, tak jak kiedyś, zapomnieć o jakimś posiłku, czekają od posiłku do posiłku, myślą, ile zjadły, myślą, ile zjedzą, planują, obliczają, co poniekąd wiąże się z tym, żeby monitorować, czy cały proces przebiega dobrze, ale z drugiej strony wiąże się z takim wzmożonym zaabsorbowaniem tym jedzeniem, wzmożonym pożądaniem tego jedzenia. To także nie ułatwia sprawy, bo jedzenie staje się jakby w centrum życia. I takie efekty w wielu przypadkach pojawiają się wtedy, kiedy ludzie zaczynają się odchudzać. Często mówią mi: oj, kiedyś nie odżywiałem się zdrowo, faktycznie też lubiłem sobie jeść słodycze, no ale żeby ciągle o nich myśleć, to tak się stało od wtedy, kiedy zacząłem podejmować próby odchudzania. I trzecia sprawa, jeśli chodzi o te psychologiczne efekty odchudzania, one często związane są z takim specyficznym sposobem myślenia, który pojawia się, kiedy ktoś przechodzi na dietę, a mianowicie z myśleniem zero-jedynkowym, z myśleniem wszystko albo nic. Im bardziej radykalna dieta, im więcej reguł, których trzeba przestrzegać, im bardziej arbitralne te reguły, tym łatwiej o tego typu myślenie. Innymi słowy, ludzie postrzegają swoje odżywianie jako takie na diecie i takie, które wykracza poza dietę. Jeśli natomiast złamią jakąś regułę i w ich poczuciu już na tej diecie nie są, to łatwiej może pojawić się całkowite rozhamowanie, pofolgowanie sobie, odpuszczenie wszelkich reguł, zwłaszcza jeśli dieta wiąże się z dyskomfortem i w momencie, gdy jej zasady zostaną naruszone, pojawia się taka pokusa, żeby na chwilę sobie odpocząć, na chwilę od tej diety odejść. Jeśli sobotnie śniadanie jest zbyt obfite, ktoś zaczyna się tym niepokoić, myśli: kurczę, no zjadłem trochę za dużo, nie to powinienem zjeść, to nie miało być tak, to łatwo może ulec takiemu pomysłowi, żeby może w ogóle odpuścić sobie na weekend i zacząć idealnie od poniedziałku. Ten weekend natomiast to nie jest najczęściej tylko najedzenie się dosyta, ale to jest zwykle przejadanie się, bo przecież trzeba wykorzystać moment. Spragnione ciało chce otrzymać to, co przez ostatnie dni czy tygodnie było zabronione i to, co znowu będzie zabronione od poniedziałku. I tak rozwija się taki schemat oscylowania pomiędzy dietowaniem i przejadaniem się, a to prowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji, nawet do zaburzeń odżywiania. Taka naturalna, fizjologiczna regulacja odżywiania oparta o sygnały głodu i sytości przestaje istnieć. Raczej wkrada się tutaj to błędne myślenie, regulacja oparta o to, czy danego dnia jestem na diecie, czy nie. Jeśli na niej jestem, to się pilnuję, nie dojadam. Jeśli natomiast już na niej nie jestem, to jem nadmiernie, jem ile się da, bo wiadomo, że za chwilę dieta znowu będzie. I to są pułapki, w które wpada bardzo wiele osób. I tak jak powiedziałam na początku, one towarzyszą głównie tym osobom najbardziej zmotywowanym. I to jest bardzo przykre, bo często mówi się, że ludzie otyli są leniwi, mają takie problemy, jakie mają, ponieważ nic z tym nie robią, a to nic bardziej mylnego. Największe problemy mają te osoby, które najbardziej upierają się przy tym, żeby swój problem rozwiązać. Oczywiście pewnie jest grupa takich osób, które nie starają się walczyć z nadwagą i ich problem faktycznie wiąże się z brakiem motywacji, ale ja najczęściej mam do czynienia z tymi osobami, które którym starań nie brakuje, które te starania ciągle podejmują, a one nie przynoszą odpowiednich efektów, między innymi dlatego, że takie osoby są zbyt niecierpliwe, są nastawione na to, żeby szybko pozbyć się swojego problemu, są gotowe zrobić wszystko, żeby w końcu schudnąć, a to się źle kończy. Paradoksalnie, jeśli bardziej o sobie pomyślą, jeśli zastanowią się nad tym, co jest dla mnie dobre, trochę zadbają o siebie, dogodzą sobie, zdecydują się na metody, które będą komfortowe, to ten efekt osiągną szybciej. Ja w taki sposób zwykle to podsumowuję, że do niektórych celów dojdziesz szybciej, idąc wolno, i bez wątpienia tak właśnie jest w odchudzaniu. To bycie na diecie restrykcyjnej może w pewnym momencie stawać się po prostu nudne. Z jednej strony ok, znajdziemy też rozpiski naprawdę proste, szybkie i dodatkowo smaczne, ale my uwielbiamy mieć możliwość wyboru. Rutyna w postaci jedzenia kropka w kropkę tego, co nakazuje rozpiska, można dłuższą metę po prostu nie wyjść. Korzystamy z cateringów, z okienek, pod które musimy podjechać samochodem, żeby dostać w 2 minuty szybki, ulubiony posiłek. Kiedy się radujemy, chcemy to uczcić w restauracji. Kiedy odczuwamy przygnębienie, zamawiamy pizzę do domu, a może tym razem nie pizzę, a sushi, bo pizza była ostatnio. Jak się ma do tego rygorystyczna dieta? No chyba, że chcesz mi powiedzieć, że całkowicie rezygnujesz ze wszystkich wymienionych dobrodziejstw na poczet nowej diety. Czy zatem odmawianie sobie głodówka czy inne skrajne podejścia mają sens? Posłuchajmy zatem, jakie ma do tego podejście psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny oraz psychodietetyk Agata Głyda, znana w mediach społecznościowych pod nickiem psycholog na diecie. Restrykcyjne diety odchudzające to jest naprawdę kiepski pomysł, ale naprawdę kiepski, i one nie działają. One wręcz mogą powodować tycie, a przede wszystkim psują naszą dobrą relację z jedzeniem. Sprawiają, że zachowujemy się bardzo dziwnie w stosunku do jedzenia i przywiązujemy do niego bardzo dużo negatywnych emocji. Dlaczego tak się dzieje, że kiedy zaczynamy się głodzić, wszystko zaczyna się komplikować i nie odnosi to długofalowych efektów, bo być może pierwsze tygodnie to są efekty i prawdziwe wow, kilogramy lecą, naprawdę super, jest ekscytacja, rośnie motywacja, chcę więcej i więcej, ale po pewnym czasie uruchamiają się zarówno mechanizmy biologiczne i psychologiczne, które sprawiają, że po prostu bardzo ciężko jest na takiej diecie wytrwać na dłuższą metę. Wróg numer 1 restrykcyjnych diet odchudzających to jest nasz mózg. Mózg bardzo nie lubi głodówek. Twój mózg ma gdzieś, czy ty masz za ciasne spodnie, czy ty się sobie nie podobasz, czy ty nie pasujesz do aktualnych kanonów piękna. Twój mózg ma to głęboko w pniu mózgu. Dla twojego mózgu najistotniejsze jest przetrwanie i on nie do końca nadążył, on nie zrobił sobie jeszcze update'u systemu, on nie wie, że mamy tak dużo wysoko przetworzonej żywności i że tego żarcia jest pod dostatkiem. Mózg troszeczkę nie wyszedł jeszcze z jaskini, on myśli, że naprawdę na jedzenie trzeba polować, że jest mało dostępne i zupełnie nie rozumie idei odmawiania sobie i głodzenia się. Jeżeli głodujemy, uruchamia biologiczne mechanizmy, chociażby hormony głodu, które sprawiają, że ma się nam chcieć jeść jeszcze bardziej i bardzo ciężko jest z własną biologią i z własnym mózgiem walczyć. I to jest jedna z przyczyn, dla których restrykcyjne diety, czyli takie bardzo niskokaloryczne, eliminacyjne, nie mają prawa zadziałać. Dlatego, że nawet jeśli początkowo jesteś zachwycona, zachwycony, wow, są efekty, masa ciała spada bardzo szybko, no bo przecież się głodzisz, więc organizm faktycznie korzysta z tych zapasów, to na dłuższą metę jest to nie do utrzymania i prędzej czy później zaczną pojawiać się zachcianki. Zachcianki takie, że przestaniesz poznawać sam siebie i będziesz bardzo zdziwiony, że nagle zanurkowałeś w maśle orzechowym i zobaczyłeś denko. Zobaczyłaś denko, to się wcześniej przecież nie zdarzało. To właśnie jest nasz mózg. Apetyt i ochota na jedzenie to jest gwarancja naszego przetrwania i mózg zrobi wszystko, żebyś tego apetytu nie straciła, nie stracił. Oprócz mózgu, który po prostu chce być nakarmiony, chce, żeby całe ciało było odżywione i jest absolutnym przeciwnikiem diet restrykcyjnych, mamy jeszcze Twoją psychikę i ona również nie będzie zadowolona z tego, że sobie odmawiasz. I mówimy tutaj o zjawisku zakazanego owocu. Czyli im bardziej sobie czegoś odmawiasz, tym bardziej masz na to ochotę. Czego sobie odmawiasz, tym się objadasz. I te dietetyczne zakazy tak naprawdę również nie działają, bo jeżeli tylko pojawi się okazja do zjedzenia czegoś, to będąc jednocześnie bardzo głodnym biologicznie oraz gdy działają te psychologiczne mechanizmy, to po prostu z dużym prawdopodobieństwem rzucisz się na jedzenie. A ponieważ jesteś na diecie i wiesz, że nie powinieneś tego jeść, to najprawdopodobniej przejesz się tym produktem, dlatego że od poniedziałku znowu nie będzie wolno, więc nadrobisz te wszystkie kalorie, które wcześniej udało się zaoszczędzić. To wszystko ostatecznie prowadzi do niezbyt przyjemnych emocji na swój temat. Jestem słaba, jestem beznadziejny, wyrzuty sumienia, wstyd i tak naprawdę to psuje Twoją relację z jedzeniem, bo od najzdrowszych składników, od najzdrowszej mieszanki koktajlowej, jarmużu ze spiruliną i Bóg wie czym tam jeszcze, zdrowsza jest dobra relacja z jedzeniem. Taka relacja, w której jest miejsce na wszystko i taka, którą jesteś w stanie utrzymać długofalowo, to taka dieta jest tak naprawdę skuteczna. Nie taka, przy której zaciśniesz zęby i będziesz stosować maksymalnie przez 3 miesiące, a później poluzujesz szelki, bo po prostu nie będziesz w stanie dłużej tego się trzymać i nie ma tutaj co obwiniać Twojej słabej czy silnej woli, Twojej motywacji czy jej braku. Tylko mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, jak silne różne mechanizmy wchodzą tutaj i działają. Mam nadzieję, że to, co właśnie Ci przedstawiłam, sprawi, że zanim podejmiesz się kolejnego postu warzywno-owocowego, to weźmiesz pod uwagę swój mózg oraz swoją psychikę i 2 razy się zastanowisz. Chyba większość z nas doskonale wie o tym, że gdy poprosimy o niemyślenie o białym niedźwiedziu przez kolejne 2 minuty, to sympatyczny miś pojawiać się będzie przez najbliższe 120 sekund tylko częściej. Dziwne, prawda? Na co dzień przecież o niedźwiedziach tak często nie myślimy. To samo dotyczy restrykcyjnych diet. Gdy otrzymujesz komunikat, nie możesz tego jeść, to zaczynasz mieć na to jeszcze większą ochotę. W pewnym momencie może dojść do sytuacji, w której stawiamy opór psychologiczny. Chcemy czuć się wolni. Nakazywanie i zakazywanie zatem może nie przynieść na dłuższą metę oczekiwanych skutków. Czy dzielenie produktów na zakazane i te polecane to dobry pomysł? Kiedy przestajemy dzielić żywność na białą i czarną listę, te myśli o zakazanym owocu nie są już tak intensywne. Po prostu zaczynamy rozumieć, że możemy jeść wszystko, ale wcale na tę chwilę jeść tego nie musimy. A to bardzo pomaga w procesie zmiany nawyków żywieniowych. W świetny sposób tłumaczy to psychodietetyk Paulina Wysocka-Świeboda, znana jako pani motywatorka. Paulina nie tylko zmienia nawyki żywieniowe podopiecznych. Paulina sama borykała się także z otyłością. Jak sama twierdzi, jest ogromną pasjonatką odchudzania. To, co może uznać za ogromny sukces, to pozbycie się 40 nadprogramowych kilogramów. Wiecie, dlaczego przejście na restrykcyjne diety nie działa? Bo próbujemy robić coś, co absolutnie nie jest zgodne z nami. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj ktoś wam mówi, że musicie, po prostu musicie, bez podania żadnego powodu, pożegnać się ze wszystkimi swoimi przyjaciółmi. I wy nie rozumiecie, o co chodzi. Ktoś wam po prostu każe i mówi, że osiągniecie jakiś tam cel. Ale dlaczego wy macie rezygnować z czegoś, co bardzo kochacie i co bardzo lubicie? W dodatku, dlaczego ktoś zupełnie nie bierze pod uwagę waszych uczuć, waszych emocji i waszych preferencji? Albo ktoś przychodzi i mówi, że z dniem dzisiejszym musisz się pożegnać ze swoim autem. A auto całkiem nieźle jeździ, w sumie niedużo pali, w sumie jest spoko, tylko trzeba z nim pojechać do mechanika i regularnie tankować. I znowu poczujecie taką frustrację ogromną i też smutek, no bo dlaczego ma wam ktoś zabrać coś, co kochacie, co lubicie, co jest wam przydatne, co jest praktyczne, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. I tak samo jest z restrykcyjnymi dietami. Ktoś kiedyś powiedział, że jakiś tam cel da się osiągnąć, ale w sumie nikt tego celu nie widział i jedyne aż to, co musisz zrobić, to po prostu zakazać sobie wszystkiego. Bo tak, bo ktoś tak powiedział, nikt nie wie, kto to był i jest to mit powielany przez lata, przez wieki bym nawet powiedziała. Restrykcyjna dieta, co do zasady, nie będzie działać, dopóki my nie znajdziemy przyczyny tego, dlaczego mamy nadwagę albo dlaczego jesteśmy otyli. Owszem, może się zdarzyć tak, że zaciśniemy zęby i pięści, nie wiadomo co jeszcze i uda się na przykład na niej przeżyć 3-4 tygodnie i owszem, wtedy schudniemy. Ale uwierzcie mi, to zawsze kończy się tym samym scenariuszem. My wracamy do starej wagi. Albo osiągamy efekt jojo. Ja byłam w tym miejscu wielokrotnie, mam za sobą miliony diet, naprawdę. Próby takie schudnięcia, że wstyd się do niektórych przyznać. I raz mi się udało schudnąć skutecznie i efekt tego mam do dzisiaj. Tym efektem cieszę się do dzisiaj. To było aż 40 kg i nie dlatego, że przeszłam na restrykcyjną dietę, tylko dlatego, że pozwoliłam sobie zachować wszystko to, co lubię przy sobie. Nie poszłam na żadną restrykcję. Czyli nawiązując do początku mojej wypowiedzi, nie pożegnałam się z żadnymi przyjaciółmi, bo ktoś mi powiedział, że tak trzeba. Nie oddałam swojego wiernego auta, bo ktoś mi powiedział, że tak trzeba. Nie, wszystko zachowałam przy sobie. Dlaczego to nie zadziała? Dlaczego zakazanie sobie wszystkiego kończy się zazwyczaj efektem odwrotnym? Przede wszystkim magia słowa nie działa w ten sposób, że nasz mózg nie rozumie tego słowa. W momencie, kiedy mówimy sobie nie będziesz jeść słodyczy, nie będziesz jeść czekolady, nie będziesz się rzucać na te cukierki, to twój mózg słyszy słodyczy, czekolady, cukierki. Nic więcej, co powiedzieliśmy, nie jest w stanie sobie wyobrazić, bo no, sorry, ale nie jest taki, znaczy jest super, mózg ludzki jest super, ale nie na tyle, żeby skumać taką abstrakcję. Jest jasny komunikat, aha, słodycze, dobra, słodycze są super, ja jako mózg lubię słodycze, więc ty sobie narzucisz restrykcję, a twój mózg będzie tylko zacierać rączki, zacierać fałdki i zastanawiać się, no to kiedy będziemy mogli w końcu te słodycze zjeść? Ba, pokażę ci, że jest w stanie zmieniać wszechświat, bo nagle, kiedy ty przychodzisz na dietę, to ta koleżanka przyniesie sernik do pracy, mąż kupi cukierki w drodze do domu, dzieciaki nagle dostaną nie wiadomo ile tych słodyczy na urodziny i nagle w ogóle się okaże, że wafelki, grześki rosną na krzakach przed twoim domem. Zawsze tak jest, nie? Jak przychodzimy na dietę, to zawsze jest coś nie tak. No, akurat wtedy ktoś organizuje grilla, albo akurat za tydzień jest cholerne wesele, na które trzeba iść, no i co, ja nie zjem, no muszę zjeść, no przecież jest wesele, dajemy w kopertę, no to też fajnie by było coś smacznego sobie zjeść. No i to jest pierwsza sprawa. Magia słowa nie i to, że ten wszechświat się tak jakby układa, żeby te słodyczy ci padały przed nogi. Dlatego restrykcje nie działają. Drugi powód. I uważam, że to jest bardzo ważne i o tym też często zapominamy, jest taki, i nie będę tutaj się zagłębiać, słuchajcie, w jakieś psychologiczne aspekty, mechanizmy i tak dalej, nie, bo jestem prostym człowiekiem i lubię też prosto tłumaczyć. Drugi powód jest taki, że dlaczego miałoby coś działać, co nie jest zgodne z tobą? No, dlaczego? Przecież o to chodzi, żeby w tym życiu osiągać na różnych pułapach swojego życia harmonię, prawda? No to jeżeli jest pułap mojego życia dieta, jedzenie, sprawianie sobie przyjemności, to dlaczego ja mam za wszelką cenę robić tak, żeby to było dla mnie nieprzyjemne? No to nie jest zgodne ze mną, więc za jakiś czas, czy tego chcę, czy nie, ja zacznę siebie podświadomie sabotować. Zacznę siebie tłumaczyć, pojawią się wymówki i znowu ta restrykcja okaże się, że odwraca się przeciwko nam totalnie, bo jeszcze sami siebie zbuntujemy przeciwko mojemu ja, które wewnątrz mnie mieszka i tak naprawdę lubi te słodycze i nie chce z nich rezygnować. Bardzo dużo czasu mi też zajęło, żeby uświadomić sobie, że w odchudzaniu chodzi tylko o ten ujemny bilans, znaczy tylko i aż, no nie mówmy, że to jest takie proste, że w odchudzaniu chodzi o ten ujemny bilans kaloryczny, więc no czysto teoretycznie, skoro to jest taka prosta matma, to ja mogę tam wliczyć tego swojego ulubionego magnuma, prawda? No możesz. No możesz. I wiesz co? I wtedy to odchudzanie będzie zgodne z tobą. Wtedy masz duże szanse, naprawdę ogromne szanse, że ta dieta ci się uda. Bo przez to, że sobie nic nie zakażesz, to nie będziesz sama sobie albo sam sobie tej diety sabotować. I trzeci punkt, który chciałabym dzisiaj powiedzieć, dotyczy tego, jak na nasze takie wewnętrzne demony działają właśnie restrykcje. Bo w momencie, kiedy my sobie czegoś zakazujemy i bardzo nie chcemy tego zjeść i męczymy się, że ty nie możesz, a jak zjesz, to jesteś taka, siaka i owaka, no to prędzej czy później w połączeniu z punktem pierwszym prowadzi do tego, że my obudzimy w sobie takie demony objadania się, demony rzucenia się na to jedzenie, albo jednego takiego demona ostatniej wieczerzy, nie? Że załamiemy się na przykład w sobotę i w niedzielę stwierdzimy, no trudno, załamałam się w sobotę, no to teraz już żrem wszystko, bo od jutra poniedziałek, więc dieta. I za to właśnie, za to, że w nas rośnie ta chęć objadania się, co może, słuchajcie, no zaprowadzić nas do zaburzeń odżywiania, za to też obwiniam zbyt restrykcyjne diety. Bo zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, no umówmy się. Do tego ten zakazany owoc połączony właśnie z teorią tego abstrakcyjnego nie dla naszego mózgu, to jest jakaś bomba, naprawdę, to jest mieszanka wybuchowa i to nie ma prawa się udać. Ja wiem, że to jest kuszące, to jest niesamowicie kuszące, bo myślisz sobie, o ja przejdę na taką niskokaloryczną dietę, na przykład na tam 1200 kalorii na Bóg wie ile czasu i ja zacisnę zęby, ja się pomęczę i potem już będzie po wszystkim, bo ja się nagle obudzę, otworzę oczy, już będę chuda i będę mogła wrócić do swojego życia. Nie. Nie znam nikogo, komu by się udało coś takiego, a uwierzcie mi, znam dużo ludzi, całkiem, naprawdę mam całkiem sporo grono znajomych, ale oprócz tego też już gromadzę jakieś grono obserwatorów dookoła siebie i uwierzcie mi, że ja się codziennie stykam z tymi problemami z odchudzaniem, no i jak mamę kocham, nie ma człowieka, który by przeszedł na dietę restrykcyjną, zacisnął zęby, potem wrócił do swoich ulubionych nawyków żywieniowych, jemu by się wszystko udało i zachowałby figurę. No to po prostu nie jest dobry pomysł. Wiecie, co jest najlepszym pomysłem? Najlepszym pomysłem jest stworzenie diety pod siebie, czyli zbudowanie jej na tym, na co cię stać, co lubisz jeść i co jest w zasięgu twoich możliwości, co jest w twoim sklepie pod domem i gotowanie tego, co lubi twoja rodzina, co ty lubisz, a nie katowanie się restrykcyjnymi dietami, bo szkoda na nie życia, wiecie? I one, kolejne te rozpoczęte diety, one tylko dokładają cegiełkę do tego, żeby przy następnej próbie znowu nam było ciężko. I znowu, i znowu, i znowu i powstaje błędne koło odchudzania się, nienawiść do dietowania, a to naprawdę do niczego fajnego nie prowadzi. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, dziękuję za uwagę. To wszystko, co dla ciebie przygotowaliśmy. Jeśli jesteś tu ze mną do końca, to mam nadzieję, że wszystkie te wskazówki głęboko przeanalizujesz i wyciągniesz z tego mądre lekcje. Pamiętaj również, że średnim wyborem jest podpasowanie życia pod nową dietę. O wiele lepiej wyjdziesz na tym, jeśli dopasujesz styl żywienia pod swoje życie, bo przecież my ludzie różnimy się między sobą pod każdym kątem. Jeśli odcinek ci się podobał, poinformuj nas o tym. Jeśli jakimś cudem nie znasz kogoś z dzisiejszych specjalistów, zapraszam cię do linków w opisie audycji. Dzięki za to, że jesteś. Do usłyszenia. Hej!